W ostatnim odcinku przedstawiałem Ci, jak powinno się prawidłowo oddychać. Natomiast dzisiaj przedstawię Ci trzy najskuteczniejsze, a zarazem najlepsze metody na poprawę wydolności oddechowej. Tak więc teraz gospodarujesz sobie czas dla siebie i lecimy. Zanim przejdziemy do konkretów oraz do metod, umówmy, czym jest wydolność oddechowa. Jest to zdolność naszego układu oddechowego do natlenienia krwi i zależy ona przede wszystkim od kondycji płuc, ale nie tylko. Dlatego, że zależy to od naszej psychiki, czyli to, na ile psychicznie mamy taki mental ogarnięty, ile potrafimy wytrzymać, przydusić tak mocno siebie, żeby czasem, powiedzmy w cudzysłowie, wypluwać płuca. I to, jak wpłyniemy tutaj mentalnie na nasz organizm, to ciało za tym podąża, czyli jest nawet takie powiedzenie, że ciało podąża za głową, więc to, co mamy w głowie, jak jesteśmy mentalnie nastawieni, wpływa na taką somatyzację w naszym ciele. Drugą sprawą, która wpływa na tę kondycję płuc, na ten układ oddechowy, jest tolerancja na akumulujący się dwutlenek węgla w płucach. Jeśli ta tolerancja jest mała, to hiperwentylujemy się, czyli tak jakbyśmy ciągle dolewali do tej szklanki wody coraz więcej i ona się potem przelewa, więc nie chcemy mieć tej hiperwentylacji, a chcemy mieć dużą tolerancję na dwutlenek węgla, więc te metody, które Ci dzisiaj pokażę, będą prowadziły Cię do tego, że tolerancja będzie po prostu wysoka, a Twoja wydolność się zajebiście poprawi. Sprzedam Ci takiego zajebistego protipa, którego używa się w hipnozie, jest to mianowicie programowanie właśnie podświadomości i chodzi o to, że za każdym razem, kiedy odczuwasz zmęczenie, wydaje Ci się, że już nie dasz rady, że Twoje ciało fizyczne już odpuszcza, Ty mówisz sobie, to tylko odczucie. Lekko się do siebie uśmiechasz, bez dramatyzowania i robisz dalej robotę, przełączasz się. Chodzi o takie przełączenie się i na kwestię bycia, żeby być tym, kim potrzebujesz być, żeby zrobić to, co chcesz. Czyli jeszcze raz, za każdym razem, kiedy jest A, Ty robisz B. Czyli jak czujesz się zmęczony, Twoje ciało mówi Ci dość, to Ty mówisz to tylko odczucie, lecisz dalej. I w ten sposób później ta kondycja wzrasta i ciało podąża za głową. Jest to jeden z elementów hipnozy i tak się też programuje właśnie podświadomość. Czyli za każdym razem jest coś, to Ty robisz to i to. Tak samo właśnie teraz. Za każdym razem, kiedy mówisz sobie nie dam rady, albo już odpuszczam, Ty mówisz to tylko odczucie. Uśmiechasz się do siebie lekko, lecisz dalej. Pierwsza metoda to metoda kroków. Polega ona na tym, że robimy sobie spacer. Może to być na bieżni, może być, wiadomo, na polu czy na dworze, jak ktoś woli. Chodzi o to, żeby raz na minutę zrobić całkowity wydech nosem, wstrzymać ten oddech, możemy się nawet trzymać za nos i liczymy ilość kroków lub ilość, nie wiem, tam ile razy przepedałujemy na rowerze, zależy co robisz. Dopiero jak poczujesz umiarkowaną potrzebę wzięcia oddechu, zaczną się takie mimowolne skurcze przepony lub takie przełykanie śliny, to wykonujesz ponowny wdech nosem. Na przykład pokażę Wam to teraz, jak wygląda. Robię wdech nosem, wydech. No i potem znają oddech. Mógłbym przytrzymać jeszcze dłużej. Chodzi o to, że chcę Wam pokazać, o co tu chodzi. I jeśli po takiej pauzie bezdechu potrzebujesz wziąć 4-5 głębokich wdechów, żeby wrócić do naturalnego rytmu, to jest to oznaka, że trzymałeś to zbyt długo. Ma być dosłownie 2-3 wdechy po takim bezdechu i masz wrócić do naturalnego swojego rytmu oddychania. Jeśli trzymałeś zbyt długo, wybierz, brał 4-5 głębokich oddechów po tej pauzie, to znaczy właśnie, że zbyt długo trzymałeś i ta potrzeba wzięcia oddechu była zbyt silna. A nie o to nam chodzi. Co jest ważne właśnie w tej metodzie? Że ona buduje tą tolerancję na akumulujący się dwutlenek węgla w płucach. I im jest właśnie niższa ta tolerancja, to zrobimy mniejszą ilość kroków. Im wyższa tolerancja, to zrobimy więcej kroków. I tutaj powtarzasz od 8 do 10 takich serii. Czyli to trwa około 8-10 minut, chodząc sobie, możesz to robić nawet w ciągu dnia, gdziekolwiek, raz na każdą minutę. Podczas tego, gdy już skończysz wdech, całą kolejną minutę sobie oddychasz naturalnie nosem, cały czas. I tak sobie właśnie powtarzasz od 8 do 10 razy. Co jest też najważniejsze w tej metodzie? Chodzi tu o saturację krwi, czyli wysycenie krwi tlenem. Normą jest, że mamy tą saturację od 95 do 99%, a naszym celem jest zejść się do poziomu poniżej 90%, żeby ta krew zaczęła bardziej napływać i bardziej wysycała nasze mięśnie, tutaj tlen. I to będzie powodowało, że później nawet będzie wydzielał się tak zwany hormon erytropoetyny, jest taka nazwa, która jest produkowana w wątrobie oraz skorze nerek i dzięki tej metodzie możemy wzmożyć jego produkowanie o nawet 24%, co mówią badania i książki. Tak więc ta metoda jest jedną z lepszych, serio. Ja ją stosuję osobiście nawet teraz, gdy się przygotowuję do zawodów King of the North na rozgrzewkę. Na rozgrzewkę jest zajebista, ponieważ gdy potem wjeżdżam na obwody czy na jakiś intensywny wysiłek,
to ciało jest zaadaptowane do tego, że wchodzi na lepszą, większą wydolność organizmu. Potem nie potrzebujemy brać ciągle wdechów, oddechów, tylko możemy właśnie dłużej wytrzymać i zrobić więcej za mniej. I to jest najważniejsze w tym wszystkim. Jak w tym ćwiczeniu progresować? No słuchajcie, przede wszystkim liczycie sobie właśnie, ile wykonacie kroków na bezdechu w pierwszej serii. Warto mieć też na uwadze, że zaczynamy z takiego poziomu bazowego, zerowego, więc często ta pierwsza seria jest łatwiejsza. Załóżmy, że wykonałem 30 kroków w pierwszej serii na bezdechu, a w drugiej serii wykonałem ich 25. I często tak jest właśnie, że to się trochę obniża w drugiej serii, a z każdym później kolejną serią się podwyższa. I naszą progresją jest, żeby z każdą znowu kolejną serią wykonywać tych kroków na bezdechu coraz to więcej. I załóżmy przykładowo, powiem wam, jak to u mnie wygląda. W pierwszej serii wykonuję około 30 kroków na bezdechu, w drugiej serii około 25-26, w trzeciej serii już 28, w czwartej serii około 30 znowu, wracam do tego poziomu startowego, w piątej, szóstej, siódmej serii, ósmej serii dochodzę nawet do 50 kroków już na bezdechu. I nie musicie progresować co 5 kroków, bo to już jest duży przeskok, tylko trzeba słuchać swojego ciała, co do was mówi, nie wstrzymywać tego na siłę. Też dobrym będzie nawet o ten jeden krok zrobić progres, ale żeby był, no nie? O to chodzi. Tak więc tego się trzymaj. Drugą metodą jest wydolność anaerobowa, czyli wchodzimy na procesy beztlenowe. Na czym to polega? Mianowicie, wyobraźcie sobie, że rodzimy się z tętnem 220 uderzeń serca na minutę. Tyle uderzeń na minutę możemy nasze serce wykonać, gdy się rodzimy. I z każdym kolejnym rokiem, im jesteśmy starsi, odejmuje się co jeden to tętno. Czyli przykładowo, jeśli ja mam teraz 25 lat, moje tętno teoretycznie powinno wynosić maksymalnie 195 BPM-ów tak zwanych. I teraz policz sobie, ile twoje tętno maksymalne może wynosić i jeśli chcemy wejść na procesy beztlenowe, to musimy wejść na 80-90% naszego tętna maksymalnego. Wykonujemy taki interwał przykładowo na rowerze przez powiedzmy 30 sekund, ale napieprzamy tak mocno, że po prostu ciężko nam się oddycha, ponieważ jak sama nazwa mówi, są to procesy beztlenowe. Więc ważnym jest, żeby to było takie napieprzanie, cały czas na takim maksymalnym prawie tętnie, takim prawie maksymalnym, prawie czasem do pożegania mogą być też odruchy wymiotne, jest to w tym przypadku wskazane, dlatego, że jeśli tu będziemy pracować na wydolności anaerobowej, to nasz próg tlenowy, baza tlenowa się poprawi, więc to zapamiętaj. Jeśli trenujemy na procesach beztlenowych, czyli tą wydolnością anaerobową, to nasze progi tlenowe i nasza wydolność oddechowa się po prostu poprawia. I sam zobaczysz, że jak zaczniesz stosować te metody, to nagle wysiłek, który wcześniej sprawiał Ci trudność, czyli jakieś sprinty, bieganie czy jakieś obwody, nagle będą dla Ciebie po prostu o wiele lżejsze i będziesz miał skąd czerpać ten tlen. Raz, że właśnie ta tolerancja się poprawi do dwutlenku węgla i baza tlenowa się poprawi i to będzie sztosem. Co warto również uwzględnić, że podczas tego typu wysiłku beztlenowego nie chcemy tego wykonywać codziennie. Nie możemy go nawet wykonywać codziennie, ponieważ jest to strasznie duży wysiłek dla naszego układu nerwowego, dla naszego całego ciała, więc zalecam około maksymalnie wykonywania tego typu wysiłku 3 do 4 razy tygodniowo. Warto też uzupełnić jakieś niedobory po takim wysiłku lub w trakcie, czyli jakieś takie szybkie szoty, na przykład ja piję Oshi lub tego typu izotoniki, żeby uzupełnić właśnie tutaj właściwości mineralne i odżywcze o węglowodany proste oraz elektrolity, żeby ta gospodarka elektrolitowa po prostu była płynna i żeby to wszystko fajnie funkcjonowało. To jest najważniejsze. Plus właśnie regeneracja po tego typu wysiłku oraz jakieś ewentualnie rozciąganie jest również wskazane i słuchanie swojego ciała, tak jak zawsze powtarzam, a nie działanie wbrew niemu. Więc jeśli czujesz, że po prostu już twoje ciało się odmawia posłuszeństwa, to pójdź za tym, a nie na chama potem jeszcze może dojść do tego, że po prostu zemdlejesz albo cokolwiek, stanie się coś niepożądanego, prawda? Dlaczego mówię o tym, że warto słuchać swojego ciała? Ponieważ często jest tak, że teoretycznie wszystko wiemy, jest zajebiście, a koniec końców, gdy przychodzi taki test ostateczny czy trening, wyżywamy się na sobie, biczujemy się, bo mamy możliwości, wiemy, że to czemuś służy, ale koniec końców po prostu nie służy, bo zamiast pójść i progresować, to nasze ciało zaczyna działać przeciwko nam, bo my nie współpracujemy z nim. Więc jeśli daje nam wyraźny sygnał, że już po prostu nie dajemy rady nawet wstać, albo po prostu już chce nam się żygać, to po prostu to jest znak, że ono potrzebuje odpocząć. Więc dajmy mu regenerację, wyśpimy się, uzupełnimy niedobory witamin, minerałów, zjedzmy coś dobrego, pożywnego, nie zaśmiecajmy swojego ciała i w ten sposób będziecie progresować, a nie regresować. Z najważniejszych rzeczy, takich ostatnich, nie musicie tu oddychać tylko nosem, ponieważ chodzi o dostarczenie jak największej ilości tlenu, bo są to procesy beztlenowe, ale to nie będziemy też wstrzymać tego powietrza, tylko jednak musimy oddychać tym, czym możemy po prostu, żeby też nie paść całkowicie z sił, no nie? Więc nie oddychamy tylko nosem, ale usta i nos jednocześnie najlepiej, żeby tego tlenu po prostu było jak najwięcej
Nawet badania sugerują, że podczas wysiłku beztlenowego nie ma różnicy, czy oddychamy nosem, czy ustami. Nic się tu nie zmienia. Podczas wysiłków tlenowych ma to znaczenie. Na beztlenie chcemy oddychać czym się da. Tak naprawdę całym ciałem, nawet uszami, jeśli ktoś chce. I teraz przykłady, jak taki trening beztlenowy wykonać. Słuchajcie, tutaj jest dowolność. Możecie to wykonać na rowerze, na bieżni, bieganie, wioślarz, skakanka, obwody, trening HIIT. Jest tego mnóstwo. Ważne, żeby to był interwał i żeby wejść właśnie na to tętno prawie maksymalne, takie submaksymalne, czyli 80-90%, i żeby po prostu była zadyszka. Ta zadyszka właśnie jest tu specjalnie generowana, żeby te progi tlenowe się powiększały, żeby ta baza tlenowa się zwiększała. Więc teraz w formie przebitek pokażę Wam, jak takie tempo napieprzania powinno mniej więcej wyglądać i będziecie mieli w tabelce rozpisane przykładowe takie treningi interwałowe. Ostatnią, trzecią metodą będzie trening na basenie, ale nie tylko, są też alternatywy. Omówię to tutaj, dlatego że to jest głównie teoria, a w praktyce sobie to wdrożysz. Więc słuchaj, jeśli chodzisz na basen, umiesz pływać, ja na przykład ubóstwiam, kocham bardzo, to chodzi o to, że nie bierzesz na przykład w kraulu wdechu co trzeci ruch, tylko wydłużasz ten czas do 5, do liczby nieparzystej, no nie? Robisz 5 ruchów, dopiero wdech. 5 ruchów, wdech. Możesz sobie też robić na przykład co 7 raz, tak żeby wydłużyć ten czas głowy pod wodą, a to znowu będzie budowało na tą, znowu tą tolerancję na akumulujący się dwutlenek węgla w ciele. Powtarzam to już któryś raz, bo jest to ultra ważne. Więc idziesz na basen i zamiast brać wdech co trzeci ruch, wydłużasz to do co 5 ruchu. Kiedy czujesz, że już co 5 ruch jest lekki, to robisz to co 7 ruch, nawet co 9, albo nawet już dalej, dalej, dalej. Ja na przykład powiem Ci u mnie, jak to wygląda. Teraz się przygotowuję pod zawody King of the North i runda trwa około 8-9 minut, jak sobie liczyłem stoperem. Więc żeby maksymalnie odwzorować ten czas trwania tej rundy, wchodzę na basen i non-stop przez 8-9 minut naparzam kraulem, żeby odwzorować właśnie ten czas trwania tej rundy finałowej i budując właśnie w ten sposób wydolność oddechową na czas trwania tej rundy. Mam nadzieję, że to zrozumiałaś lub zrozumiałeś. Więc jeśli na przykład masz jakieś obwody lub zawody lub cokolwiek i masz tam z góry ustaloną jakąś ilość trwania tej rundy, albo sobie stoperem mierzysz, ile to trwa, to idziesz na taki basen i odtwarzasz czas tego trwania właśnie płynąc kraulem czy w ogóle non-stop, bez przerwy. To jest ta metoda, ale jeśli nie pływasz, nie lubisz pływać i tak dalej, to możesz to zastosować w bieganiu, zastosować to w kalistenice czy w czymkolwiek innym, w boksie, dosłownie wszędzie. Chodzi o tą samą koncepcję, ten sam motyw, czyli wstrzymujesz oddech świadomie. Ponieważ woda wymusza na nas, że nie możemy oddychać, prawda, pod wodą, nie jesteśmy rybami, chociaż ktoś może by chciał, to na przykład biegając wstrzymujesz świadomie oddech na przykład co 5 czy co 10 sekund, na jakieś tam kilka sekund i czujesz taką potrzebę wzięcia oddechu, to wznawiasz oddech przez nos, oddychasz dalej, nie? I na przykład robisz tak cały czas. Na przykład boksując, wstrzymujesz oddech, boksujesz na bezdechu chwilę, potem znowu wracasz do oddychania, oddech się trochę normuje i znowu wstrzymujesz oddech i znowu naparzasz, nie? Rozumiesz koncepcję, czyli to jest alternatywa do basenu. Chodzi o to, żeby wstrzymywać ten oddech świadomie, tak jak wstrzymujesz oddech pod wodą na basenie, tak wstrzymujesz go też na lądzie. No i jakby wtedy efekty są dokładnie takie same. Na basenie po prostu jest o tyle łatwiej, że woda na nas to wymusza i nie ma możliwości oddychania pod wodą. Na lądzie jest już trochę łatwiej, bo świadomie wiemy, że możemy wziąć powietrze kiedy tylko chcemy, a na basenie nie do końca. Dlatego zastosuj tę metodę i naprawdę też zobaczysz zajebiste rezultaty. A teraz czas na podsumowanie odcinka. Podsumowując ten odcinek, chciałbym, żebyś wykonał lub wykonała test pauzy kontrolnej, który przedstawiałem w ostatnim odcinku i zapisujesz wynik, jaki Ci wychodzi, patrzysz na jakim stopniu teraz jesteś, na jakim poziomie stoisz z wydolnością oddechową. Stosujesz jedną z metod lub nawet te wszystkie metody możesz stosować przez okres 30 dni. Po tych 30 dniach zapisujesz nowy wynik w pauzie kontrolnej i patrzysz, jak się u Ciebie to poprawiło oraz piszesz w komentarzu, jak do jakiego wyniku doszłaś lub doszedłeś. Tak więc, dziękuję Ci bardzo za dzisiaj. Widzimy się już w kolejnym materiale niedługo. Trzymaj się i cześć.